Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję wam moda do GTA 5. Nie bez przyczyny stoimy pod komisariatem policji, ponieważ jest to mod, który pozwala nam się zmienić w policjanta. Po naciśnięciu przycisku F3 pojawia nam się taka konsolka i tutaj jest kilka opcji, ale na początku musimy wybrać Go on Duty. No i tutaj możemy sobie wybrać, kim chcemy być, tak? Czy policjantem, policjantką, czy szeryfem, czy szeryfką? Chyba tak. Czy chcemy być ze SWAT-u, czy z FBI? Dzisiaj sobie wybierzemy SWAT i pojawia nam się welcome to, co? To duty officer. I teraz już jesteśmy jakby zatrudnieni w policji, tak? To nie jest żaden real life mode, którego niedługo wam planuję pokazać, jeśli będzie współpracować, bo ostatnio jakoś no, ciężko z nim było. Następną rzeczą, tylko musimy zejść na parking, są pojazdy, jakim chcemy jechać. I dzisiaj sobie nieoznakowany wybierzemy, co to było. Tak, tutaj możemy sobie, to też jest fajne. Ten pojazd jest fajny, ponieważ no te pojazdy zaśnieżone widzieliśmy w pierwszej misji w GTA 5. Nawet są takie te ślady fajne. Od, nie wiem, od rąk. Nie wiem, to są od rąk zmazywania, tak. Bo tak. O właśnie, i na samym dole nam się wyświetlił teraz komunikat, że jest jakaś akcja. No to my sobie wchodzimy do, no nie do tego auta, tylko do policyjnego. I Y przejmujemy akcję, tak? Jak nam się uda tylko stąd wyjechać. I następną przy jeździe też można zmieniać sobie. Wybieramy swojego partnera, możemy wybrać. No i tutaj sobie dzisiaj wybierzemy, skoro jesteśmy ze SWAT-u, to możemy sobie ze FBI również wybrać. Z tym, że żeby on szybciej do nas podchodził, bo zaraz nas zabiją. O, dobra, już udało się. No i jest zaliczona jakby misja, tak? Dobra, no to zaczekamy na następną akcję. A przy okazji pokażę wam następną funkcję. Następną funkcję, no to możemy sobie wybrać jakby eskortę, a tak to można nazwać. Radiowozu albo helikoptera. O, i manual callout, czyli wezwanie manualne. Y przyjmujemy. I tutaj jest nasz radiowóz, nasza jakby eskorta. No i sobie... Oj, kamerę filmową włączyłem przypadkowo. I on powinien za nami jechać, ale jak widzę... Dobra, jedzie. No i teraz pokażę wam akcję, czym on ucieka. Się przydało go zablokować, żeby nie mógł uciec. Aha, i jest... Są bardzo ograniczone bronie, tylko te, które głównie mają policjanci. I się udało. Zabili go, no... No właśnie, i to jest... Tutaj są też takie bugi właśnie, bo nie można go aresztować, tylko w niektórych przypadkach da się go aresztować. A w innych przypadkach, no odsuń się. Go zabijamy, niestety. Nie wiem, czy to też tak działa. Nie, nie działa, czyli po prostu wchodzimy w konsolę, inne, manual callout. I kolejną akcję, jesteśmy wezwani jakby na kolejną akcję. Gdzie on jedzie? Czy on ucieka autobusem? Nie, serio. No i tak, widzimy teraz, możemy go gonić. O, tutaj widzę, że kolejny nas przemierzenie, co jest. Tylko by się go, no, przydało zablokować. Kierowca zwyczajny autobusu, o co chodzi? Tak, no ja nie mam pytań, tak? Tutaj możemy, nie możemy być aresztowani. Możemy sobie zabijać ludzi. I mamy zaliczoną
kolejną jakby misję, tak? To się zalicza jako misja, ale w Social Clubie niestety tego nie widać, tak? Są mody. Co to było? Do kogo oni strzelają? Do kogo oni strzelają? Stary, uspokój się. Czy on serio strzela do policji? Nie, to... Właśnie, i to są takie bugi też, że no czasami... Czasami strzelają policjanci sami do siebie. O co chodzi? Co się znowu dzieje? Do kogo strzelają? Anulujemy akcję. Tak. Do mnie mówisz? Nie. I na mapie pokazują nam się jako... Chwila, tylko... O, teraz nam się nie pokazały. Czasami się... A nie, pokazały się. Dwa posterunki policji. Jeszcze tam chyba w Sandy Shores coś jest, ale nie sprawdzałem tego. Przyznaję się. No i tutaj mamy posterunek. I możemy normalnie do niego wejść i nam nic nie zrobią, nie zaczną strzelać. Tak. No. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc po i trzymajcie się.